Polska w grupie A na mundialu? No nieźle. Cześć, ja jestem Kuba, w dzisiejszym odcinku zobaczymy, czy Polska wyszłaby z każdej grupy na Mistrzostwach Świata. Wiem, że mundial kończy się już pojutrze, nie patrząc, aczkolwiek mi się wydaje, że pomysł cały czas fajny, więc zostawcie łapkę w górę pod tym filmem. Ostatnio naszym celem jest było 200, dobiliście 50, więc jeżeli dobijemy dzisiaj chociaż te 50, to będzie spoko, bo wiadomo jakie są zasięgi. Zostawcie także oczywiście subskrypcję, tutaj macie mojego Instagrama oraz link do serwera Discord jest w przypiętym komentarzu, a teraz już nie przedłużam i przechodzimy do naszej symulacji. A więc tak, tutaj zamiast oczywiście Kataru daliśmy Polskę, ponieważ będziemy zabierać tutaj słabsze, nie patrząc drużyny, więc pierwszy mecz to będzie Ekwador kontra Polska. I czy tutaj uda się Polsce wygrać? Udaje się 3-2, czyli klątwę, którą przegraliśmy kiedyś 2-0 z Ekwadorem na Mistrzostwach Świata, udało się tutaj przełamać i mamy pierwsze 3 punkty. I od razu przechodzimy do meczu z Senegalem, gdzie Polska z Senegalem także gra na Mistrzostwach Świata, więc tutaj takie można powiedzieć mini rewanże i tutaj znowu wygrywamy 3-2. Czyli z grupy nie patrząc już chyba wychodzimy, mamy 6 punktów dokładnie, awans pewny i tylko z Holandią zagramy o wyjście z pierwszego czy wyjście z drugiego miejsca, więc zobaczymy. Z Holandią chyba nie graliśmy jeszcze na Mistrzostwach Świata z tego co kojarzę, ale tutaj przegrywamy 2-1, aczkolwiek z pierwszej grupy wychodzimy, więc 1-8 na ten moment się udaje, więc naprawdę bardzo spoko. I tutaj kolejna grupa, Anglia, USA, Walia oraz Polska. Grupa według mnie można powiedzieć, że wyrównana z tą co była ostatnio, aczkolwiek Anglia wiemy, że jest troszkę chyba mocniejsza od Holandii, ale wygrywamy z Anglią, czyli rewanż za Wembley. Udane znowu na naszą stronę, Frankowski, Lewandowski, Lewandowskie, tej Foden oraz Rice z bramkami, więc udaje się zdobyć 3 punkty w meczu z Anglią. Jest to coś niesamowitego, jeżeli wyjdziemy naprawdę z każdej grupy, to nie wiem co zrobię, chyba walę świecę na odcinku. Dobra, kolejny mecz, Walia kontra Polska. Wszyscy w białych koszulkach, bo czemu nie? I czy z Walią wygramy? Wygrywamy 4-1. Więc także bardzo fajnie, rewanż za tym razem Ligę Narodów. Tutaj każdy mecz się łączy w jakiś rewanż, być może. Jak to wygląda? Jesteśmy na pierwszym miejscu i raczej Anglia, jeżeli z nami wygra, to... Znaczy, jeżeli USA z nami wygra, to jeszcze może wyjść, aczkolwiek czy tak będzie, to zobaczymy. Wygrywamy 1-0, 9 punktów komplet, więc 2-8, 2-8 wychodzimy, na razie z każdej grupy. Aż zobaczmy to jeszcze raz. A czy on i ty... Aha, bo to już mi pokazało mecz następny, który byśmy grali z Ekwadorem. Więc tutaj wyszliśmy z pierwszego miejsca, później Anglia, USA i Walia bez punktu, więc naprawdę bardzo fajnie. No i przed nami trzecia grupa, która chyba będzie taka jak jest normalnie, czyli z Argentyną i tak dalej. No i tutaj oczywiście już nasza piękna grupa. Gdzie graliśmy z Meksykiem i tak dalej, wyszliśmy tutaj z drugiego miejsca, czemu ja nie potrafię mówić, jak będzie tym razem. Tutaj wygrywamy z Meksykiem 3-0, Polska naprawdę w formie, jeszcze chyba przegraliśmy dopiero jeden mecz, więc z Meksykiem się udaje wygrać bardzo łatwo. No i przed nami mecz z Arabią Saudyjską, który wygraliśmy normalnie 2-0 i zobaczmy jak to będzie wyglądało tutaj. Tutaj wygrywamy 3-2, czyli tak naprawdę wyszło to także na plus, mamy 6 punktów, z grupy wychodzimy po raz trzeci już w tym odcinku, więc naprawdę wygląda to bardzo spoko. Dobra, ten mecz z Argentyną, o wyjście z pierwszego miejsca, tutaj przegraliśmy tutaj 2-0. Czy teraz się uda także wygrać? Nie, tutaj przegrywamy 2-1, czyli wynik lepszy niż ostatnio. Aczkolwiek i tak to wygląda dobrze, bo 3-8 grup, z których wychodzimy, przed nami jeszcze 5, więc zobaczymy jak to będzie wyglądało w dalszej perspektywie. No i kolejna grupa, Francja, Australia, Dania oraz Polska, czyli chyba najmocniejsza grupa w dzisiejszym odcinku. Pierwszy mecz zagramy z Danią i czy uda się wygrać? Wygrywamy 3-2, czyli naprawdę stało bardzo dobrze, więc przed nami teraz mecz prawdopodobnie z Australią. Nawet na pewno. Dokładnie, jeżeli wygramy ten mecz, bo Francja zremisowała z Australią, to wychodzimy znowu z grupy. Czy to się uda zrobić? 5-1, 3 bramki Lewandowskiego, 4 bramki Lewandowskiego, 1 Frankowskiego. Lewandowski w świetnej formie. No i z grupy wychodzimy znowu. Więc super, ale czy uda nam się Francję wyeliminować? Tutaj też rewanż za mecz z Francją. No ale wydaje mi się, że Francja może ten mecz wygrać. Jest remis, czyli Francja z grupy nie wychodzi, a my wychodzimy z pierwszego miejsca. Polska, Dania, Francja, Australia, czyli 4 grupy, 4 razy wychodzimy. Coś naprawdę niesamowitego, więc przed nami już za nami pierwsza połowa, a przed nami druga połowa. No i teraz zdecydowanie najcięższa grupa, Japonia, Niemcy, Hiszpania oraz Polska. Jak tutaj się uda wyjść, to będzie coś niesamowitego. Pierwszy mecz Hiszpania-Polska za Euro 2020 i wygrywamy 2-0. Zieliński, Szurkowski, ja nie wiem co jest nie tak, ale ta Polska jest jakaś OP w dzisiejszym odcinku. No serio. No co tutaj chodzi, to ja nie wiem. Kolejny mecz Polska-Japonia, Japonia jeszcze wygra z Niemcami w sumie tak jak normalnie, ale... I remis z Japonią 3-3, Żurkowski 2 bramki, Kamiński 1, przegrywaliśmy 2-0 i skończyło się 3-3, czyli wynik dosyć dobry.
No i jeszcze cały czas nie jest potwierdzone, czy my z grupy wyjdziemy, czy też nie potrzebujemy remisu z Niemcami. Więc zobaczymy. No wiadomo, za co tutaj będzie rewanż. Co oczywiście Euro 2016. No i przegrywamy 4-2 z Niemcami. I nie wychodzimy, bo Japonia wygrała. No nie, no pierwszy raz w tej grupie, jeszcze wygrywając z Hiszpanią. No nieźle. No niestety trzecie miejsce, więc 4 razy wyszliśmy, za piątym razem się nie udało, ale jeszcze 3 grupy przed nami, czyli jeszcze możemy kilka razy wyjść. No i kolejna grupa, Polska, Maroko oraz Chorwacja, czyli dwie drużyny, które są w meczu trzecie miejsce Mistrzostw Świata. A zacznijmy od meczu z Belgią za... Ojeju, 2-1. Widzimy, że gorsza pasta chyba przychodzi dla Polaków, aczkolwiek ostatnio 1 przegraliśmy. Ale teraz mi się wydaje, że z Chorwacją możemy wygrać akurat. No, musimy wrócić do tych dobrych nawyków, które mieliśmy we wcześniejszych meczach. No i remisujemy z Chorwacją. I czy nam to coś daje? To, że musimy wygrać z Maroka, a Maroko znowu wychodzi z grupy. Więc jeżeli wygramy, no to nie wiem, czy nam to coś da tak szczerze. Aczkolwiek czemu by nie spróbować wygrać z tym Maroko, które ma 6 punktów, chyba że Maroko pójdzie po 9. I wygrywamy. I czy wyszliśmy z grupy? No nie tym razem, przez bilans bramkowy nam jednej, dwóch bramek nam brakło, żeby wyjść przed Chorwacją, Belgia nie wychodzi, więc tak jak było normalnie, no i wychodzą te dwie drużyny, które normalnie wyszły. Więc co? Druga połowa, 2 razy nie wyszliśmy już, więc przed nami dwie ostatnie grupy. No i przed nami grupa Szwajcaria, Brazylia, Serbia oraz Polska. Więc zaczynamy od meczu ze Szwajcarią. Pamiętamy, raz ich wyeliminowaliśmy już z Mistrzostw Świata. I tutaj remisujemy 1-1, Embolo oraz Robert Lewandowski z bramkami, a Brazylia wygrywa z Serbią. Więc naprawdę ciekawie także. I kolejny mecz Polska kontra Serbia. No, takiego meczu dawno szczerze mówiąc nie widziałem. W ogóle kiedykolwiek taki widziałem. I to jest znowu remis. Co, my będziemy teraz na remis grali? Ale z grupy wychodzimy tak czy siak na ten moment. Ale wszystko jest też od meczu z Brazylią. Czy nasza Laga Bonito wygra z Joga Bonito? Zobaczymy. Wygrywa Laga Bonito jednak wyżej. Lewandowski dwie bramki i wychodzimy z tej grupy. Z drugiego miejsca co prawda, aczkolwiek wychodzimy. Więc co, tylko, więc piąty raz wychodzimy na 8 prób, więc jeszcze jedna, ostatnia. Więc zobaczymy, czy uda nam się wyjść drugi raz, znaczy w sumie nawet 6 raz z grupy w ostatniej próbie. No i przed nami ostatnia grupa, Portugalia, Polska, Urugwaj oraz Korea. I zaczęłam od meczu z Portugalią, no tutaj naprawdę same rewanże z ostatnich lat tej imprezy. I wygrywamy 2-1, Lewandowski oraz Zieliński, Ronaldo, jedna bramka tylko w tym meczu. I mamy 3 punkty, tak samo jak i Urugwaj. I teraz spotkamy się chyba z Urugwajem. Nie, teraz gramy mecz z Koreą, która nie ma punktu, więc jeżeli wygramy ten mecz, to naprawdę nasza pozycja w grupie będzie coraz lepsza. No i wygrywamy 3-1. Lewandowski, Bednarek. Lewandowski trafia karnego, ale strzela bramkę jeszcze jako pierwszy. Pamiętamy oczywiście bramkę i oraz celebrację Kamila Grosickiego w meczu z Koreą. Chyba 5 lat temu już. No i ostatni mecz. Wychodzimy z pierwszego miejsca, więc tutaj nic się nie powinno złego chyba zadziać na ten moment. Urugwaj kontra Polska, żeby tylko nie wygrać, przegrać jakoś wysoko. Remisujemy, no i wychodzimy z ostatniej grupy. Czy nie wyszliśmy tylko 2 razy? W grupie z Hiszpanią oraz Niemcami oraz tamtej grupie, gdzie gra Belgia. Więc naprawdę, no dosyć spoko wynik. No wychodzimy 6 razy na 8 grup, więc co? Więc ja dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że film wam się oczywiście spodobał. No i co? Słyszymy się w kolejnych odcinkach na moim kanale. Do usłyszenia i cześć!